wyjątkowo wyborne te nasze trunki. Gdyby nie nasz sołtys, w ogóle nie wiedziałbym, że gustuję w wytrawnych winach. Amatorska grupa teatralna z Hajduk Nyskich zaprosiła mieszkańców Nysy na spektakl pod nazwą Nowe Hajduckie Porządki. Pełne humoru i energii przedstawienie podbiło serca widzów. Bardzo dziękujemy. Przedstawienie teatralne w Hajdukach stworzyli mieszkańcy wsi. Najpierw próbowano sił podczas świąt okolicznościowych, na przykład Dnia Kobiet, czy też tradycyjnego chodzenia z kolędą. Organizujemy grupę, grupa się uczy jakiegoś spektaklu, chodzi od domu do domu, robi różne przedstawienia. Opracowywanie scenek rodzajowych i skeczy na lokalne imprezy okazało się atrakcyjnym zajęciem dla pań. Doszliśmy do wniosku, że trzeba po prostu im to ułatwić, że należałoby pozyskać środki, dzięki którym mogłyby te panie uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych związanych z teatrem. Jestem sobie hajduczanka, hajduli, hajduli, haj. Rok temu grupa zapaleńców teatralnych stworzyła inscenizację historyczną, która pokazywała zarówno moment przybycia repatriantów do Hajduk Nyskich i zasiedlenia wsi 70 lat temu, jak też szereg przemian ustrojowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Ta inscenizacja wzbudziła ogromne emocje. Była świetnie przygotowana. Wiele osób podczas właśnie tego przedstawienia naprawdę płakało ze wzruszenia. Była to ta żywa lekcja historii dla dzieci, dla młodzieży. I nawet dla wszystkich pozostałych po prostu przedstawiły tak, jak to faktycznie miało miejsce. Zainspirowani tym sukcesem mieszkańcy opracowali wniosek, na który pozyskali dofinansowanie z gminy Nysa. W ramach projektu oprócz przedstawienia teatralnego odbyły się warsztaty pod kierownictwem Wojciecha Meresa. Na początku poznawaliśmy siebie nawzajem, uczyliśmy się dykcji, uczyliśmy się oddechu, uczyliśmy się różnych ruchów. Nasz reżyser nas obserwował, żeby później nam przydzielić różne role i według tego napisać scenariusz. W spektaklu zagrali wszyscy chętni, w tym sam sołtys. Różne takie sytuacje życiowe, nieżyciowe, które sołtys musi pokonywać, musi jakby dobre decyzje podejmować, tak? I tutaj w tej roli aktor, który zagrał, no, obłąkanego sołtysa, który podjął złą decyzję. Historia o paranormalnych zjawiskach w podnyskiej wsi związana jest z miejscową atrakcją, najstarszą w Polsce gruszą, która ma ponad 300 lat. To właśnie drzewo jest w centrum wydarzeń. Wróć do Stasieńko, Gruszeńko! Błagam, wybacz mi, Gruszeńko! Kobiety mojej wsi, wybaczcie mi! Mimo, że to zabawa, mieszkańcy wsi bardzo poważnie podchodzą do gry teatralnej i bardzo sobie cenią zdobyte uznanie publiczności. To, że takie, że dzisiaj właśnie mieszkańcy w ogóle mogli wystąpić tutaj na scenie, to jest dowodem na to, że marzenia się mogą spełnić, bo faktycznie wiele osób na pewno z tych uczestniczących w różnych właśnie występach na pewno marzyło o tym, żeby móc wystąpić na prawdziwej scenie. Podziwiamy entuzjazm i kunszt mieszkańców Hajduk Nyskich i życzymy powodzenia w dalszych projektach teatralnych.